Witam. Jesteśmy na Grove Street. I od czego by zacząć ten piękny dzień? No, co widzę, to od zamordowania prezydentki. Chodźcie, ta kurwa. Nie ma takiego ze mną zadzierania, bardzo, bardzo. Musi prezydentka zginąć na początku. No bo co to byłby za odcinek, gdybym kogoś nie zapierdolił z opaty. Jeszcze zniszczę, wiadomo, latarnię, żebyś nie miała gdzie stać. A ty, co się patrzysz? To jest mała sprawa, co ja tutaj z nią robię. A właściwie to z nią robiłem. Dobra, gościu, wypierdalaj ode mnie. Okej, koniec tego dobrego, albo nie. Jest tak, tu jest dziwka jedna, tu muszę po prostu skorzystać z okazji i ją zabić. Dobra, to ty piaro wyciągnęła pistolet, ale niech ona do mnie nie kozakuje, bo chyba się zabiją. Zabiję ją, już ją zabiję w sumie. Dobra, koniec tego dobrego, panowie i panie, bierzemy taksówkę i kontynuujemy mieć taksówkaza. Mam nowe zatraki, jeśli chodzi o utwory Graca, więc teraz myślę, że z tego nowego sobie poszukamy dzisiaj. No w każdym razie... Karetka. O właśnie, jak już o nowych soundtrackach było, to proszę bardzo, już leci tutaj, proszę bardzo. Piosenka z GTA 4. Nowa. O, to jest na Grove Street, no okej. Okay. Niech będzie. To taki będzie. Ja, ten pomarańczowy. No ale koby wsiadaj! Bo ja czasu nie mam, wsiadaj no! Do taksówki, już mi tutaj wsiadać. Kurde, no jakby nie mógł się zapakować do przodu. No okej, okay, burger sod. No skoro jest tak dużo czasu, to domyślam się, że ten burger sod jest na drugim końcu ulicy. No ale okej, okay, myślę, że jako taką sobie poradzimy. Kurde, muzyka z GTA 4 to jest jedna z lepszych ogólnie piosenek. No gdyby nie była to jedna z lepszych piosenek, to na pewno by mi tutaj nie dał. Kurde, no najgorsze jest to w tych misjach, że za bardzo nie mam na jaki temat z wami porozmawiać. No bo o czym by tu można sobie z wami pogadać, no kurde, no. Może co ja planuję? Jeśli chodzi o gry jest co? No to tak, no na chwilę obecną są 4 serie na kanale, chociaż powinno być ich 5, no bo Life is Strange, no bo nie jest cała, nie? Niby tyle gadałem o tym, jak ta gra jest zajebista, teraz mi się w ogóle nie chce tego epizodu pierwszego przejść i kontynuować dalej serii. No ale spokojnie, na końcu znajdę ten piękny moment, kiedy będzie mi się chciał to faktycznie zrobić. Teraz napierdalam w Batmana Arkham Knighta i Wiedźmina. No ale w końcu wydaje się, że tak za te Life is Strange. Jest tak chwilę obecną, no będą 4 serie, ale Life is Strange to zawróci w swoim czasie. Teraz no, gdybym miał więcej wyświetleń, gdyby więcej osób mnie oglądało, to myślę, że za bardziej by mi zależało na tym, żeby jak najszybciej powrócić do serii z Life is Strange. A tak jednak, no, na ludzi do tego podchodzę i trochę, no, przedłużam powrót do Life is Strange, no ale tylko wrócę do tego Life is Strange, tylko no, musi mi się chcieć w końcu ten pierwszy epizod przejść. No, ale okej. Okay. I znowu Askrax na wstępie, proszę bardzo, Askrax lecą. O, ja pierdolę. To jest ta naprawdę. Była jedna z moich najbardziej pojebanych decyzji, że postanowiłem tutaj jeszcze wstawić piosenkę od Askrax do tej mojej jak za pięknej staci utwory Graca. To jest naprawdę, powiem wam tak szczerze, no nie cała ta piosenka jest taka całkowicie cringe'owata. Jest nawet okej, ta piosenka. O, ten moment, który teraz leci w tle. Ten moment piosenki jest najbardziej okej, ten moment mi się właśnie najbardziej podoba. No tutaj spoko one śpiewają akurat. To im przyznam. Dobra, dawać mi kolejnego klienta. A jak śpiewanie tej powocy syto, to jest akurat spoko, to mi się podoba. Dobra, Square Pershinga, okej. Okay. Gdziekolwiek to jest. Ile się orytuje, zostało mi tylko 23 osoby do przewiezienia, więc myślę, że ten odcinek akurat będzie krótszy niż poprzedni. To może ludzie być, no bo w sumie no. W zasadzie to przewiozę mniej więcej tyle osób właśnie. Jest w ten moment, do którego się Kerry spierdalał. Kurde, no jak będzie okazja, to też będę grał w Cyberpunka, no. Na pewno. Tylko no, musiałbym mieć jeszcze lepszy sprzęt do Cyberpunka akurat. No ale może kiedyś będzie okazja. A kurde, bo jest teraz Cyberpunka, to... Wiadomo kogo wybiorę, panam bez skrzynie.
Wana jest najlepsza. Jebać Rivera, jebać Judy, jebać Karego. Wana to jest moja miłość cyberpunkowa, no ale już o tym mówiłem. Wana jest zajebista. Właśnie kurde, więc takich zeckich pytać jak Wana powinno być w grach. No ale już o tym mówiłem akurat. Niejednokrotnie. Pan ma sesytyty, no. Kurde, ale tam taksówka niska. Dobra, będzie trzeba do pewnej sprawy jechać. Tylko będzie okazja. Tylko będzie w pobliżu pewien spray. Ja teraz planuję zrobić coś takiego, że jeśli na przykład nagrałbym krótki odcinek, do takiej sytuacji może dochodzić w przypadku Gita Sandra i Mosto Teda. To następny odcinek to będzie od razu kolejny odcinek właśnie tej gry. Dłuższy. Okej, okay, jest to teraz. Jak to jest gdzieś właśnie w okolicach pewien spray, kurwa! Gościu! Nie pchaj się! To od razu do tego pańskiego wjeżdżam. I wygląda to, tam faktycznie będzie. W ogóle tak pańskiego, więc się dobrze składa. Ponieważ będę mógł od razu przemalować moją, jak za piękną taksówkę, złotą oczywiście. Kurde, złoty to jest bez kitu najbardziej charyzmatyczny kolor, jeśli chodzi o taksówki. Dobra, mam premię, zajebiście. To jest no. Plusem jest to, że można sporo pieniędzy teraz zdobyć, dzięki tym misjom. Ja teraz rozwarzę Never Fade Away po raz kolejny. Po prostu uwielbiam tę piosenkę, no. Policja! Jedź! No. Już nie będę tutaj tercał, nie wiadomo ile. Dobra, oni tutaj są, no tutaj za chwilę będzie. No to akurat jest blisko. No to się pchasz! Myślę, że zapomnieć tak wskaza, jak będę się tam mieć strażaka. A za no strażak akurat szybko mi pójdzie, bo strażak akurat szybko ma za strażaka wykonać w San Andreas. To mi się właśnie. To... Kolejny odcinek San Andreas pojawi się od razu po tym odcinku. San Andreas, gdy tam będę robił mi strażaka. Nie, ale kurde kocha ta piosenka, no. Zajebisty soundtrack. Naprawdę, muszę to przeczytać Redom, oni zawsze mieli rękę do muzyki. Ale kurde, zastanawiam się, co... Nie, no raczej nie, nawet Fight Tower 3 jest raczej muzyka normalnie stworzona z Redów. I to jest kurwa zajebista. Że oni byli w stanie tak zajebisty soundtrack stworzyć, więc on spokojnie powinien grać normalnie w radiach. W samochodach u ludzi. To jest w ogóle zajebisty ten soundtrack, ten soundtrack jest tak genialny. Jest on bez kiedy powinien normalnie w radiu lecieć. W samochodach. Więc naprawdę, no... Oddam to Redom. Odwali kawał zajebistej roboty. Niech się kurwa te... Naughty Dogi ucą od Redów właśnie. No co tak wcale, ta piosenka Ellie była spierdolona. Ta piosenka, gdzie ona tam spiwała dla Tiny. Nie mogę tego szukać, to jest naprawdę jak z reguły. Ja jestem w stanie szukać wiele piosenek. I naprawdę mało jest takich piosenek, gdzie... strona takiego cringe'a, że nie jestem w stanie tego szukać. Tak, jeśli chodzi o tę piosenkę... Ellie? Dramat. To zależy, no. Jest, no większością... no większość ludzi lubi tę piosenkę. Mi się z kolei ta piosenka w ogóle nie podoba. Jest mega kurwa obleśna jak dla mnie. No ale to jest to co ja mówiłem. Też nie, że ja mam również zupełnie inną opinię niż ludzie. Ogólnie mają. Opinię odnośnie postaci, odnośnie soundtracków, odnośnie... No gier sobie też. Niektórych. No ludzie narzekają na tego Cyberpunka, z kolei ja uważam, że Cyberpunk to jest jedna z najlepszych gier, którą ogólnie widziałem. Jeśli chodzi o wszystkie gry, z którymi tam miałem do czynienia.
No ten Cyberpunk naprawdę musi przyznać, że ma naprawdę dobre zęskie postacie. Ogólnie oczywiście, bo musiałeś trafić tutaj na Tarnałowca, do której bym odczuwał nienawiść, ale ogólnie prawda, zęskie postacie w Cyberpunku są spoko. Niech się GTA, Red Dead Redemption i inne gry tego typu uczą od razu właśnie. Myślę, jak teraz o tym bardziej pomyślałem, to stwierdzam, że faktycznie Redzi oni najlepiej się zdają właśnie na wprowadzenie takiej dobrej zyski postaci. Ale przynajmniej postaci, która miałaby faktycznie coś ciekawego w sobie. Ciekawą historię, no. Ja mogę oczywiście nie lubić NFR, mogę nie lubić Trigion, ale nie mogę im odmówić tego, że nie są interesujące. Bo jednak historia też jest głęboka. Historia nie polega na tym, że o, one tam kurde mają jakąś dziewczynkę, którą się muszą opiekować, no kłanie się, kurwa, Kara w Drabiku Human. Albo Jodie, która w jednym epizodzie się musiała opiekować jakimś chłopcem. Wiadomo, że jeśli chodzi o Yennefer, to jest ten matcyny ten złotek Ciri. No ale to jest jednak trochę inna sprawa, no bo Ciri też no, jest już dorosła w sumie, jakby nie patrzeć. O, kolejna piosenka z Casta Galesto. Sunset też musiała być! Sunset i piosenka My Past Is Not Today to też jak najbardziej musiało być w moich soundtrackach. Bo Sunset to jest ogólnie jedna z najbardziej legendarnych postaci, jeśli chodzi o postacie zańskie. I tutaj nikt mojego zdania nie zmieni. Sunset spokojnie powinna mieć swą grę. Powinna występować w jakiejś grze. No ogólnie jedna z najbardziej zajebistych postaci, mam głęboko w dupę to, co to jest postać z bajki. O, uwielbiam Sunset. Sunset jest świetna. To jest Sunset ogólnie jedna z najlepszych nawróconych postaci. No to jak cele, Rocksteady by się mogli uczyć, no kłania się! Riders Arkham! I to, co z nim tam zrobili potem. W Arkham Knightie. No, ale do tego dojdziemy w swojej czasie. Dobra, obserwatorium. Teraz no już znajdzie to obserwatorium. Więc na nowo, kurde, poznaję Los Santos. Bądź Los Angeles. Co kto woli. Kurde, teraz sobie wspomniałem, to jest kurde, tutaj są miejsce ostrygi do zebrania w Los Santos. No, z ostrygami mogą mieć najwięcej problemów, bo one są pod wodą. Ale dobra, no ostrygi to jest przecież sas. To jest są taki, ale tak chyba na kto nie będę mógł malować, dopóki nie zrobię tej misji dla Sweeta. Bo chyba też nie przed emisją dla Sweeta nie da się zdobyć, dlatego nie pamiętam tylko tego. No. Jak to się nazywało? Nie, no dobrze, spraya, no właśnie spraya, żeby malować tagi. Kurde, Sandro, tak ja kocham jej głos. No w angielskiej wersji. Akurat zawsze ma lepszy głos w angielskiej wersji niż w polskiej. I ta polska jest lepsza w angielskiej wersji, ale naprawdę, no jest zajebista. No, My Past Is Not Today. Jest zajebista sprawa. Tak, co, ale. Akurat podoba mi się to, co nawrócili, no. Ja teraz proszę bardzo, Far Cry 4! Far Cry 4 i tym razem proszę tego, Jogiego i Rydziego. No, z Far Cry 4 to musiał być soundtrack jak najbardziej, bo... No teraz ogólnie Far Cry 4 ma parę naprawdę bardzo dobrych soundtracków. To jest oczywista piosenka, gdy... No, Eizei... Jechał do drugiej wyspy. No nie, tylko nie stara baba! Najgorzej. Jechał do drugiej wyspy, żeby ją zająć. Tak, kurde, znam całego Far Cry 4 na wylot. Kurde, myślałem też, żeby nie nagrywać Far Cry 4. Ale jakbym miał nagrywać Far Cry 4, to najpierw bym nagrał Far Cry 3 w sumie.
Fakla nic to nie, z Fakla nic mi nie uciążę, ale myślę, że trójkę spokojnie mógłbym nagrać i trójkę chyba też myślę. No w sumie, planuję nagrywać Arkham Knighta, Wiedźmina 3, a to są gry z 2015 roku, Fakla 4 wcześniej, jest rok wcześniej. Więc to kurde. Myślę, że jako taką mogłem tego Fakla 4 nagrać. Ale najpierw trójkę byśmy zrobili. Okej, zostało jeszcze chyba 11 osób do przewiezienia. Nie, ale ta piosenka jest zajebista. Też. Dobra, tak ześp teraz, okej. Dobra, przy tej muzyce to bardzo ładnie i szybko mija ten czas. Jeśli chodzi o przewozanie tych klientów. No bez muzyki to by się tutaj nudził totalnie. Bo to jednak nie jest aż tak ciekawe, ale serio, no... Z tą muzyką... Od razu robi się weselej. Prawda, nie ogarniam, w jakim języku oni śpiewają. Ale zajebicie to brzmi. Nie wiem, obstawiam w jakimś kubańskim moza w języku. O Jezu, i to jest stań obok tutaj. Dokładnie. No tak, co, ale myślę, że taki tepie to szybko pójdzie tam i tak wskaza. W tym odcinku. Oh, dude, you are reckless. I don't call this no ciebie chyba popierdoliło. Nie, ja sobie poszukam innego klienta. Jak się ustanowił, skubany? Oj, znowu taka stary. To jest oczywiście piosenka, gdy Ej, zajedzie się skonfrontować ostatecznie z Paganem Minem. No, teraz będą soundtracki z Fakra 4 lecieć. Cholera. Okej, okay, no teraz się zdecydowanie będzie trochę trzeba dalej przejechać. Okej, okay, no zaraz będzie dzień znowu. I to jest plus. Akurat dzień się jednak lepiej jeździ. Jest to kurde noc, to jest nawet jest klimatysta w tej grze. Oddam to Rockstarowi. I to San Andreas nadal jest bardzo klimatyczne. Robi wrażenie, jak na 2004 rok. Właśnie, jak na 2004 rok, a taki widzicanie z kolei wchodzi w 2006 roku, nie? To jest tragedia po prostu. Za serio, niektóre gry, które wychodzą tak, no, ale parę lat później niż San Andreas są o wiele gorsze. Tutaj te samochody słynne z GTA. Ja wam muszę powiedzieć, że jak kiedyś byłem w stanie bez problemu zapamiętać nazwy tych takich samochodów, a teraz to tak chcę przyznać, że no, trochę czasu w San Andreas nie grałem. Teraz ogólnie minęło trochę czasu, odkąd miałem w ogóle do czynienia z GTA. Zrobiłem sobie dość sporo obserwów od tej serii. Jeśli mamy serię, no parę nazw tych samochodów już zapomniałem. Będę się musiał na nowo nauczyć, jak te samochody się nazywają. Ale tak ogólnie tak pamiętałem, jak się to samochód nazywałem, jak taki byłem jak Wojtek, który totalnie nie ogarniał, jaki samochód jest i jaki. Jak Wojtek. On i ta jego seria San Andreas, to jest fajne, to jest to były kurde czasy, gdy on to nagrywał. No, faza tej chwili. Udało się zyskać premię. Taxi, I'm here! No kurde, znowu drugi koniec miasta. No w sumie to dobrze nawet, bo przynajmniej sobie więcej muzyki posłuchamy.
Też mimo tego, że Pagan moim zdaniem jest najgorszym antagonistą, jeśli chodzi o Seraph Akrai, i tutaj mam na myśli Seraph Akrai od trójki, nie liczę w ogóle Sakala i tych typów, którzy byli w jedynce. To i tak naprawdę, zapytajcie, że Far Cry 4 to jest no chorynia klimatyczna gra. Podoba mi się. Far Cry 4 to jest właśnie taka dobra gra, żeby ją nagrać. Nie wiem, co sam koniecznie chciałbym grać tą grę bez nagrywania. Jednak jak mi patrzeć, to nie jest to gra jakoś bardzo rozbudowana, ale na nagrywanie jak najbardziej mi się nadawała. No teraz zastanawiam się na tego, kogo bym wybrał, to myślę, że i tak bym chyba wybrał Sabala. Amita w ogóle jest totalnie dla mnie skreślona, kolejna zjebana zeska postać. I sprawdzę, bym właśnie tego Sabala wybrał, chociaż no on ma teraz totalnie kurwa pokierdolone poglądy. I więc w ogóle, gdy tam pierwszy raz zapoznawałem się z Far Cry 4, to myślałem sobie, ten Sabal jest spoko, ogólnie fajna postać, bo jest mini dla jedzenia, a teraz no to mam takie poglądy, że... No Sabal, no to jest trochę pierdolnięty gość, ale i tak wolę go mimo wszystko bardziej od Amity. Amita jest dla mnie totalnie spierdolona. No kurwa ludzie, jedźcie! Nie blokujcie mi drogi! Naprawdę, co tutaj za jedną gustę tak składa, jest łatwo do zrobienia. Jest sporo czasu w zapasie. Okej, wskakuj. O Jezu, i znowu drugi chodzi miasta, pięknie. Ale tak jak mówię, na przynajmniej sobie więcej muzyki poszukamy. Jest, znowu Yogi i Reggie. No to myślę, ten atak jest najbardziej kojarzony, jeśli chodzi o Yogiego i Reggiego. Ja jestem totalnie z tym ćpaniem. No po prostu musi się umieścić te satraki, no. Okej, kurde, no ja jestem tutaj ogólnie najbardziej w grach, no tam... obeznaję, powiedzmy. Nie wiem, jak byśmy miał na jakieś tematy rozmawiać, to właśnie na temat gier. No i podobno 10 tego czerwca ma być gra The Quarry. The Quarry to ma być podobno taka sama gra jak Until Dawn. Tylko teraz jestem bardzo ciekawy... jak niby konkretnie ta gra ma wspomnieć, to będzie kolejna gra z tej serii, gdy... bo tam mamy tego całego typa, który to z nami rozmawia, daje nam niby jakieś rady. No, gra w stylu Min of Medan, Little Hope, Holds of Ashes, będzie to kolejna czwarta część właśnie tej serii, to będzie może faktycznie będzie to bardziej jak Until Dawn. Z polskiej dubbing też między innymi. No tak, ale muszę powiedzieć, że polski Dam jest naprawdę bardzo dobry. Nie wiem, dlaczego niektórzy tak narzekają na polski Dam. Mi się bardzo podoba. Ale naprawdę, jeśli... Kurde, nie no, muszę do końca sprawdzać. Jeśli The Quarry ma być bardziej jak Until Dawn i też no, będziemy mieli taką ekipę nastolatków, to jest bardziej ich 8 na przykład, to ja naprawdę liczę na to, że to jednak będzie lepsza ekipa, mniej irytująca przede wszystkim. Ale muszę powiedzieć, że jak tak sobie dłużej przemyślałem to wszystko, to no nie wszyscy oni są dokładnie źli. O! Ale to jest tak chyba najwyraźniej stosowałem dwa razy do moich utworów i dlatego znowu się pojawia. No dobra, okej, dopuszczamy go sobie jeszcze raz. No to jest akurat zajebista piosenka.
Jak każdy mój statek, który tutaj wrzuciłam. No, w każdym razie, pomyślałem sobie trochę sprawę tej ekipy z Dawn, jeśli mamy stronę, tak nie są oni tak źle, jak opisywałem, no. Nad jest nawet spoko, nawet mi go tam trochę szkoda, no kurwa, miły, dobry chłopak, a Emil go traktuje jak totalnego śmiecia, tym bardziej nienawidzę Emili. Emil jest za mnie bez dyskusji niezjebana. Jessica byłaby naprawdę spoko, gdyby nie była głupia. Ale też jak sobie przemyślałem to wszystko, to jednak Jessica nie jest taka znów najgorsza. Sam też nie. Kurde, myślę, że gdybym już oficjalnie grał w Dawn i gdybym kogoś miał uśmiercić, kogoś nie uśmiercić, to kurwa, na pewno bym uśmiercił Emily. Majka myślę też. A jeśli jest wkurwiona, to w cholera, ale to jest akurat ta postać, którą nie jestem w stanie zrozumieć, bo w sumie samy się zachowuje podobnie jak ona. Gdybym, no, był na jej miejscu. Zarty Krista nie były znowu takie krwizowate, nawet było ok. Kurde, nie taka zła jednak ta ekipa, gdybym pomyślał dłużej, no. Dzięki! Kurwa, zabij mi Bazazera, debil jeden. A powiedział, że się nie reaguje na to. Ale sam nie zareagowałem, ja to sam sobie zaraz przejechałem kogoś. No ale ja go jednak nie zabiłem, jakby nie patrzeć. Tak, podporo, najlepiej. No ale zobaczymy, co będzie w Dokari. To będzie kolejna gra w stylu Mina od Medal Nite Hop. Jeśli mamy cery, to w tych grach Mina w Medal Nite Hop, to totalnie w postacie w ogóle mi do gustu nie spadły. Jeśli chodzi o Code of Assets, to tam akurat postacie były ok w miarę, poza Rejcel, która była spierdona. Rejcel to jest po prostu kolejny przykład zjebanej postaci zeńskiej. Taka kolejna kurwa silna, niezależna kobieta na siłę. Na siłę próbowali przedstawić to, jaka to ona niby silna, niezależna, nie jest, wkurwia mnie totalnie wszystkiego. Ja lubię ogólnie silne kobiety w grach, ale tylko wtedy, gdy one są naprawdę silne. Jak na przykład Ciri jest silna. A nie serio przedstawienie ich jako... takie kurwa toksycznie silne baby. Takie babstyle totalne, babochłopy. No ale facy akurat byli okej, jeśli chodzi o no ten Code of Cases. Jeśli chodzi o Lite Hop, to ja myślę, że właśnie ta gra miała najgorszą ekipę bohaterów. Ekipę, na których się po prostu wkurwiałem. Także tak, okazuje spoiler, że z tej ekipy tak naprawdę cały ta zła tylko jedna osoba. No świetnie, jestem Balasi, to mnie strzelają, zajebicie, dzięki, dzięki Balasi, dzięki! Kurde, muszę auto przemalować teraz, znowu. Musimy to naprawić. No ale naprawdę liczę na to, że akurat w The Quarry będzie dobrze wszystko powrócone, że będą nawet fajni bohaterowie. Na których by mi faktycznie zależało, gdybym zagrał w tą grę. I to będzie fajna fabuła. I to będzie zajebisty klimat. Chociaż jeśli chodzi o klimat, to ja się nie muszę martwić, bo akurat klimat w tego typu grach zawsze jest genialny. No zwracam w Lite Hop klimat. Klimat był najlepszy, taki faktycznie najbardziej horrorowy, ale Putin to był zajebisty klimat. No to pokażę, jak będzie, no. Ale myślę, że tutaj mimo wszystko nie mam o co się za bardzo martwić, akurat gry tego typu zawsze mi się podobały, mimo tego, że na postacie były takie... nijakie. Ale ogólnie gry tego typu były spoko. To Life Strat się naprawdę martwię. Czuję, że naprawdę twarda coś Life Strat się powstanie, to... będzie taka sama porażka jak Trucoros. Boję się naprawdę tego, że ta seria właśnie zmierza w tym kierunku. O, okej, czyli to jednak ostatni klient. No dobra. No to kurde, szybciej skończę, to mi tak wskazał, nie sprzedałem za ją z końca, no. No ale tak w każdym razie, no udało mi się tak zakończyć i następną nagrodą za ukończenie tej misji. Jest, nie w taksówkach.
Więc to będzie się opłacało. Również ta misja doprowadzi do tego, że będziemy bliżej 100% gry. A na tym również mi zalecę. Żeby save stan teraz na 100%. Więc tak, no misja taktyka to mamy już zrobioną. Mamy już zrobioną misję karetki, więc na tym odcinku zrobimy sobie misję strażaka. Tylko no właśnie, jak chyba strażę pożarę nie zmieszę do mojego garażu. Więc nie będę nawet jechał po to straż. Tylko po prostu strażaka sobie załatwimy na samym odcinku. Na chwilę obecną wracamy do krów. Sprawdzę, co wyglądają moje statystyki. Gra z tą mocy nie będę sprawdzał pieniądze. Budżet, dobra, bronia. No właśnie, teraz będę mógł, musiał podstrzelić tacy. No, podstrzelić. Potwicy strzelanie z broni. Zastępstwa. Gangi. No najlepszy gag to co ci balasi, kurwie jedne. Osiągnięcia, misje. Nie, próby wykonania misji 5, misje płacone z ferą. Tak, chyba razem sfailował coś. No i różne. Mam dopiero 2% gry. No to tak naprawdę świadczy o tym, jak spore jest San Andreas. Znowu się myska buksa, świetnie. Jak spore jest San Andreas, ile odcinków będzie z tej gry. Dobra, robię oczywiście nadpisy. I na samym odcinku będziemy wykonywać misję strażaka. To będzie tyle na razie.